Bardzo się cieszę, że ta uroczystość tak ważna, podniosła, w wielu momentach też niezwykle wzruszająca, szczególnie dla Państwa policjantów i dla ich najbliższych, ale dla nas wszystkich bardzo ważna, ogromnie ważna dla władz Rzeczypospolitej. Odbywa się tutaj właśnie w Katowicach, na tym placu, w tym bardzo ważnym miejscu, a także i w tym bardzo ważnym dla tutejszej policji roku. W roku stulecia istnienia polskiej policji na Górnym Śląsku. Od tamtego czerwca 1922 roku, kiedy ta policja powstała, a której szeregi sformowali przede wszystkim ci, którzy wcześniej ten Górny Śląsk dla Polski wywalczyli, krwawiąc się w powstaniach śląskich. Wstąpili mieszkający na Śląsku Polacy, wstąpili Ślązacy, wstąpili ci, którzy kochali Rzeczpospolitą i chcieli jej służyć. To nic nadzwyczajnego, kiedy władze państwa są na ważnym dla bardzo istotnej formacji święcie w czasach, kiedy jest trudno. W ciężkich latach, kiedy też i wobec tej formacji i tych, którzy ją tworzą, no, są pewne szczególne dodatkowe wymagania. Ale dla mnie ci wszyscy, którzy stanowią i tworzą polską policję, wykonują zadanie, które zawsze rozumiałem jako jedno z najważniejszych dla trwałości bezpieczeństwa państwa i dla budowania tego, co ja nazywałem państwem silnym. Bo fundamentem państwa silnego jest poczucie bezpieczeństwa zwykłego obywatela. Państwo jest rzeczywiście wtedy silne, kiedy jest bezpieczne i kiedy jest sprawiedliwe. Fundamentem bezpieczeństwa tego wewnętrznego są właśnie funkcjonariusze policji i innych służb.